Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo wielkopostnie i oczywiście wiosennie. Kochani, właśnie tę nową porę roku rozpoczęliśmy w ubiegłą niedzielę 20 marca, a zakończymy 20 czerwca. No wiosna to jest nadzieja, wiosna to jest życie, wiosna to jest zieleń. Módlmy się do Chrystusa, żeby ta wiosna była naprawdę taką wiosną, która daje nadzieję, która powoduje też, że te nadzieje się spełniają. Mam na myśli naród ukraiński, żeby ta wiosna dla nich nie była wiosną boleści, wiosną cierpienia, wiosną śmierci, wiosną ucieczki, czy wiosną tragedii. Żeby właśnie ta pora roku była naprawdę porą roku radosną. Poza tym, drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela jest to dnia, ostatnia niedziela miesiąca marca, 27 dzień tegoż miesiąca. Jest to czwarta niedziela Wielkiego Postu i ta niedziela też ma swoją nazwę, tak zwana niedziela Letare, czyli niedziela radości. Kolor tej niedzieli, mam na myśli szaty liturgiczne, to kolor różowy. Kto będzie w kościele albo kto był w kościele, to na pewno już to zauważył, że nie ma koloru fioletowego, ale jest kolor różowy. Letare, no właśnie, czyli właśnie ta radość, która jest tak bardzo zmącona przez wojnę, która jest tak bardzo, bardzo zniszczona czy niszczona właśnie przez okupanta, przez tego człowieka, przez ten kraj, który niszczy niewinnych, który niszczy tych właśnie, którzy są bardzo mali, którzy są bardzo, bardzo, że tak powiem, niewinni, jak powiedziałem, i którzy czekają na to, żeby właśnie ta radość powróciła, która została, czy która jest wciąż bardzo mocno niszczona. No właśnie, niedziela Letare. Poza tym, proszę Państwa, w najbliższy czwartek miesiąc marzec zakończy się, a w piątek rozpocznie się nowy miesiąc, miesiąc kwiecień, przysłowie kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie tak jest przysłowie. Czy przysłowie się sprawdzi, to już inna sprawa. W każdym razie trzeba wiedzieć, że takowe przysłowie istnieje. 1 kwietnia, czyli prima aprilis. No warto troszeczkę pożartować. Oczywiście te żarty są ograniczone troszeczkę, prawda, choćby z racji wojny, czy z racji Wielkiego Postu. No ale mamy prawo do pewnej takiej godziwej rozrywki, takiego właśnie wielkopostnego, kwietniowego, czy prima aprilis humoru. Jeżeli 1 kwietnia, proszę Państwa, będzie to w sobotę, już mamy 2 kwietnia, bo 1 kwietnia, naturalna sprawa, a 2 kwietnia, kochani, tak jak wiemy, data bardzo, bardzo ważna. 2 kwietnia, rok pański 2004, to właśnie śmierć Jana Pawła II. Pamiętamy, no może nie wszyscy, bo te 17 lat już od tamtego czasu, ale wielu z nas pamięta, że to był taki dzień, albo że był to taki wieczór, bo późny wieczór, była to godzina 21:37, właśnie wtedy, jak to świat powiedział, że papież odszedł do domu ojca, zresztą sam o to prosił, pozwólcie mi odejść do domu ojca. Wtedy świat stanął dęba, wtedy, tak mówię to w cudzysłowie, wtedy byliśmy ludźmi takimi bardzo mocno zjednoczonymi, bardzo mocno bliskimi siebie, wtedy podawaliśmy sobie dłonie, przebaczaliśmy sobie wzajemnie, świat się jednoczył, ta właśnie śmierć, a wcześniej to cierpienie papieża, bo jak wiemy, papież cierpiał i umierał na oczach całego świata. Media to pokazywały, widzieliśmy, zbolało twarz papieża, widzieliśmy to jego właśnie bardzo, bardzo silne cierpienie fizyczne, które doprowadziło do tego, że papież właśnie odszedł z tego świata, jak mówimy, odszedł do domu ojca i dzisiaj mamy już nie Jana Pawła II, ale wielkiego, świętego Jana Pawła II, do którego modlimy się i którego też prosimy o to, żeby on wstawiał się u Chrystusa, wstawiał się u Chrystusa za naród ukraiński, żeby wstawiał się za nami, żeby prosił Chrystusa, księcia pokoju, o ten pokój. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Kochani, to właśnie będzie 2 kwietnia. Póki co jeszcze mamy miesiąc marzec, także wracamy do tej daty dzisiejszej, czyli do 27 marca. I oczywiście, jak wiemy, dzisiaj śpimy, czy spaliśmy krócej, bo przeszliśmy z czasu zimowego na czas letni, który właśnie spowodował, że trzeba, jak to niektórzy mówią, godzinę wcześniej wstać. Ja tu zawsze podpowiadam, że nie trzeba godziny wcześniej wstawać, będziemy tyle samo spać, tylko trzeba się godzinę wcześniej położyć poprzedniego dnia i to wszystko jakoś się wyrówna. Ale to tak tylko przy okazji właśnie w formie takiego wielkopostnego humoru. Poza tym, no, przypominam wciąż o rekolekcjach wielkopostnych. Jeszcze na pewno w wielu parafiach
takie ćwiczenia duchowe mają miejsce. Przypominam o Drodze Krzyżowej, o gorzkich żalach, no i przypominam też o Wielkim Poście, o tym czasie wyrzeczenia, o czasie wpatrywania się w krzyż, o w czasie wsłuchiwania się w Chrystusa cierpiącego na krzyżu, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Oczywiście ta modlitwa jest modlitwą kierowaną nie tylko za nas samych, nie tylko w naszych intencjach, ale także za nasze siostry i za naszych braci Ukraińców, żeby ten Chrystus cierpiący był z nimi w sposób szczególny, żeby to ich cierpienie też miało wymiar zbawczy i żeby jak najszybciej zakończyło się, żeby się ta gehenna wojny jak najszybciej została zaprzepaszczona. Jest to nasze życzenie, jest to nasza w tej intencji modlitwa i jest to także nasza nadzieja. Tak, proszę Państwa, jest to także nasza nadzieja. Poza tym wiemy o tym, że do Wielkanocy coraz bliżej tych bardzo ważnych, a może nawet najważniejszych świąt, jeżeli chodzi o święta katolickie. Już niedługo, bo 17 kwietnia to już będzie Wielkanoc, ale jeszcze trochę czasu, czas na to, żeby dobrze przygotować się do Wielkanocy i żeby prosić Boga o to, żeby tej Wielkanocy, proszę Państwa, też szczęśliwie doczekać. No a teraz wróćmy do dzisiejszego słowa, które jest przeznaczone na dzisiejszą czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Jest Ewangelia według świętego Łukasza. Proszę Państwa, jest ona troszeczkę długa. Jest to właśnie przypowieść o synu marnotrawnym. Dlatego ja tylko tak fragmentarycznie przekażę Państwu to, co właśnie święty Łukasz przekazał właśnie temu lat 2000. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I wtedy właśnie Jezus opowiedział przypowieść o dwóch synach. Pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, oddaj mi część własności, która dla mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. Kochani drodzy telewidzowie, ten fragment Ewangelii jest o wiele dłuższym fragmentem. No, czas antenowy nie pozwala, żeby on cały został przeczytany. W każdym razie proponuję takie zadanie domowe, a mianowicie podam Państwu właśnie, gdzie można ten fragment Ewangelii znaleźć. Łukasz święty, Łukasz Ewangelista, rozdział 15, od wierszy 1-3, 11-32. Warto właśnie wziąć do ręki Pismo Święte, a może nawet w internecie też to można znaleźć i właśnie zapoznać się z tego rodzaju przesłaniem, jakie dzisiaj Chrystus kieruje do nas. To przesłanie jest bardzo mocno wyakcentowane na początku Ewangelii, właśnie wtedy, kiedy szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc przeciwko Jezusowi: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Właśnie ten zarzut jest zarzutem bezpodstawnym, zarzutem bardzo bolesnym, bardzo złośliwym. Jezus przychodzi, proszę Państwa, nie po to, żeby nas po główce pogłaskać, po główce pochwalić, jacy to jesteśmy wspaniali. On przychodzi do grzeszników. Niezdrowi potrzebuje lekarza, ale ci, którzy mają się źle. Właśnie On przychodzi do nas. W Wielkim Poście to wszystko musi być przez nas zauważone. Przychodzi do nas i cierpi za nas, cierpi za nasze grzechy. Za to Chrystusowi dziękujemy, a jednocześnie jesteśmy z Nim i cieszymy się, że On daje nam właśnie szansę, o czym mówiłem w ubiegłą niedzielę, właśnie na podstawie Ewangelii, też według świętego Łukasza. Chrystus daje szansę, nie odbiera nam tej szansy. On czeka na nas: wróć synu, wróć z daleka, wróć synu, wróć, ojciec czeka, wróć jeszcze czas, nie zwlekaj, jak długo jeszcze każesz czekać, synu wróć, ale także córko wróć. Kochani, wracajmy do Chrystusa. Niech to będzie miało miejsce w Wielkim Poście, a zwłaszcza podczas rekolekcji wielkopostnych. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy czas, który zakończy miesiąc marzec i rozpocznie nowy miesiąc, miesiąc kwiecień. Zostańcie z Bogiem.